Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicz Gamer. W dzisiejszym hashtag 47 odcinku nagram dla was grę pod tytułem Dream Zone Gra o miłości. I jeszcze nie, no pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz odkryjemy tajemnicę pani Talbot. 12 z 16, już prawie koniec tej serii. A później jakieś inne serie se nagramy, albo coś wymyślimy. Będę was informował na bieżąco. Dobra, słuchajcie. Pani Talbot przyłapała cię na korzystaniu ze swojej szybkości i siły. Sekret wyszedł na jaw. Zobaczymy, co dalej. Emily wciąż się nie znalazła, a ja czuję się obserwowany. Dobra, to zaczynamy. Czytamy. Odkakujesz, robisz przewrót w tył i lądujesz na nogach. Samochód zawraca z piskiem opon i znowu rusza w twoją stronę. Nie ma kierowcy. Rozglądasz się, nikogo nie ma w okolicy, więc czekasz, aż samochód podjedzie bliżej. Gdzie się ukrywa Pawłowski? Auto jest niebezpiecznie blisko ciebie. Wskakujesz na maskę i próbujesz wspiąć się na dach. Przechodząc nad przednią szybą, zauważysz kamerę zamontowaną przy lusterku wstecznym. Lądujesz bezpiecznie na ziemi, a samochód odjeżdża. To było niesamowite. Pani Talbot pojawia się znikąd, pochodzi, żeby sprawdzić, czy nic ci się nie stało. Jak to zrobiłeś? Nie wiem, nie myślałem, co robię. To był instynkt. Pani Talbot przygląda ci się uważnie w poszukiwaniu siniaków albo zadrapań, chociaż dobrze wie, że nic ci się nie stało. Powoli się od niej odsuwasz. No bo nic se nie zrobił na szczęście, a on zrobił takie jakby salto albo niezłą sztuczkę, dlatego uniknął wypadku samochodowego. Nie było kierowcy, więc zrobił coś niesamowitego po prostu. Czytamy dalej. Brawo, Rafał. Nic mi nie jest. Ten samochód wyglądał podobnie do tego, przed którym mnie wtedy uratowałeś. To był ten sam samochód? Wiem, kto nim steruje. Ja też. Chodziłem na dodatkowe zajęcia z informatyki. Pamięta pani. Muszę się dowiedzieć więcej o ich relacji. Skąd pani zna? O, ja poznałam go, gdy przeszedł do szkoły. Na pewno musiała z nim pani wcześniej rozmawiać. Tak, wymieniliśmy kilka maili. Możliwe, że dzwoniłem do niego dzień przed spotkaniem, żeby je potwierdzić. Pani Talbot drapi się po karku. Wygląda na lekko zdenerwowaną. Chodziło o zwykłe sprawy, formalności. Zwykłe sprawy brzmią podejrzanie. Czyli ledwo pan ją zna. Wcześniej nie mieliście za sobą nic wspólnego i próbuje pan ją zabić. Dziwne, prawda? Zobaczymy, co powiesz pod wpływem moich mocy. Pani Talbot patrzy na zegarek i uderza się w czoło. Zapomniałem, że muszę być już... Tak zwykle reagują ludzie, kiedy przypominają sobie o jakimś spotkaniu. No tak, zabawne. Nie zapomnijcie, że dzisiaj będzie live od 16.00 do 17.10. Będzie się działo, mówię wam. Będzie dużo fajnych rzeczy. Śmieszne telefony i tak dalej. I treningi, może nawet jakieś gry i tak dalej. I przegląd YouTube. Wszystko, co tylko chcecie. Dobra, lecimy dalej. Nauczycielka wybucha śmiechem. To ostatnia szansa, żeby użyć moich mocy. Użyj swoich mocy. Niech będzie to. Uwalniasz toksyny, które natychmiast zaczynają działać. Ojej, co się dzieje? Nie wiem, jak się pani czuje. O rany, świetnie, naprawdę rewelacyjnie. Nauczycielka gładzi twoje ramiona i klatkę piersiową, porusza się nerwowo, jakby miała mrówki pod spódnicą. Chciałem porozmawiać o tym, co się właśnie stało. Najpierw chcę iść do domu. Tam o wszystkim porozmawiamy. Jego moce działają nawet na nauczycielkę. O kurde. Na szczęście jej dom jest tuż za rogiem. Gdy stajecie pod jej drzwiami, zaczynacie rozbierać. Chcę z panią porozmawiać o tym, co pani widziała. Zawsze powtarzam, że lepiej mi się rozmowa... z penisem w tyłku. Pani Talbot klęka i zaczyna ściągać ci spodnie. Czy to się dzieje naprawdę? Jazda. Dobra, zgadzam się. Pani Talbot zdejmuje ci spodnie, a twoja męskość uderza ją w twarz.
No cóż, do tyłka na pewno tego nie zmieszczę. Pani Talbot z łatwością suwa twojego penisa do ust. Masz wrażenie, że wręcz go pochłania. Dłońmi masuje jego trzon i z zamkniętymi oczami wsuwa go tak głęboko, że aż się dławi. Więc tak się mówi z pełną buzią. Spróbujmy czegoś innego. Chwyta cię za penisa i prowadzi w stronę kanapy. Każe ci usiąść i zaczyna się przed tobą rozbierać. Lekko się chwieje, ale udaje jej się zdjąć ubranie, tylko to się teraz dla ciebie liczy. Siada na tobie i powoli opuszcza się na twoim twardym członku. Ja się tym zajmę. Łapie cię za rękę i peluje na nią. Potrzebne mi są przynajmniej dwa palce. Czujesz się trochę speszony, ale miło jest być z kobietą, która mówi ci, czego chce. Kładzie twoją rękę na swój tyłek i przyciska cię do piersi. O tak, tutaj. Nauczycielka zaczyna cię ujeżdżać, twoje palce wędrują między jej pośladkami. Drugą ręką trzymasz jej piersi i na zmianę ścierz sutki. Pani Talbot kładzie rękę na swojej łechtaczce i zaczyna ją agresywnie pocierać. To tak samo jak z Tom Jane tak robiła i też do niej dolatywała. Dojdźmy razem. Ale to było wtedy w szkole, w sali nowiecie doświadczania świata, czy jakoś tak w nagraniowni. Czujesz, jak twoje palce przesuwają się po cienkiej warstwie skóry, która oddziela je od twojego członka. To szaleństwo. Czujesz narastające pożądanie, gdy pani Talbot całuje cię i przygryza twoją wartę. O tak. Pani Talbot opada na ciebie i oboje próbujecie złapać oddech. Mogą użyć serum prawdy. Nauczycielka ziewa i zasypia na tobie z otwartymi oczami. Po chwili rozlega się chrapanie. Kładziesz ją na kanapie, podkładasz poduszkę pod głowę i przykrywasz kocem. Zastanawiasz się, czy poczekać, aż się obudzi. Nie mam na to czasu. Muszę rozprawić się z Pawłowskim. Kierujesz się do laboratorium swojego ojca, który krząta się z głową Dawida pod pachą. Gdzie jest? Obrócisz go, patrzy się na mnie. No tak, przepraszam. Twój tata obraca głowę Dawida w kierunku ściany. Przyzwyczaiłem się do tego, chociaż zawsze mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Dlatego tu nie przychodzę, muszę porozmawiać z Pawłowskim. Więc to on. Ten drań próbował mnie dziś zabić. Jak to? Kiedy? Parę minut temu. To wyjaśnia, dlaczego wyszedł stąd godzinę temu. Powiedział, że jedzie do siedziby głównej w Seattle. Nie chciał być przy tobie, kiedy miałem zginąć. To ma sens. Możliwe, był strasznie zdenerwowany i zachowywał się naprawdę dziwnie. Najwyraźniej czuł, że po niego przyjdę. Dziwnie, czyli jak? Powtarzał w kółko te same słowa. Twój tata nawet nie przerwa pracy, gdy opowiada ci o zachowaniu Andrew. Tato, zrób sobie przerwę, to poważna sprawa. No tak, wybacz, robię to odruchowo. Tata odkłada głowę Dawida, która zaczyna się turlać. Jego oczy znów są w ciebie utkwione, ale tata zakrwajesz matką. Wybacz, Andrew, ciągle powtarzał jedno zdanie. Stary dom skrywa wszystkie odpowiedzi. I tak bez przerwy. Stary dom? Próbujesz dopasować do siebie elementy układanki, ale to zbyt trudne. Jego stary dom. Nigdy nie nagrywamy Dreamzone pomiędzy innymi grami, tylko na sam koniec. Teraz pomiędzy innymi grami nagrywam. Zobaczcie. Nie mówił czyj. Żałujesz, że aż tak go nie słucham. Skupiłem się na Dawidzie. Pojechał dopiero godzinę temu. Poleciał helikopterem. Miałeś nadzieję, że go dogonisz, ale w takim wypadku nie jest to możliwe. Co się stało? Nic. Chciałem cię zapytać, jakim pojechał samochodem. Mógłbym go dogonić.
dogonić kilka minut, znowu używać swoich mocy. Tak właściwie to cały dzień. Biegać sobie tam i z powrotem jak Barry Allen. Czego on oczekiwał? To było konieczne. Gdybym nie użył swoich mocy, już bym nie żył. Twój przyjaciel chce mnie zabić. Masz samochód? Jestem szybszy niż samochód. Czujesz, że zbiera w tobie złość i masz ochotę wszystko wykrzyczeć, ale wiesz, że tata naprawdę się o ciebie martwi. W tym mieście ściany mają nie tylko uszy, ale i oczy, a te zdają się śledzić teraz tylko ciebie. Tata patrzy na ciebie z troską, martwi się o twoje bezpieczeństwo. Jeśli stwierdzą, że jesteś bronią, której nie da się kontrolować, nie będzie już odwrotu. Po długim spacerze docierasz do centrum miasta, zauważasz Jacka, który zmierza samotnie w kierunku szkoły. Podążasz za nim prosto do szkoły. Wiedziałem, że za mną pójdziesz. Uśmiecha się. Ham jeden. W głębi korytarza rozlegają się hałasy. Najwyraźniej coś się dzieje. Przeniesiemy to do klasy? Nie ma mowy. Ostatnio się ciebie boję. Całe życie traktować mnie jak złamas, a i tak z tobą rozmawiam. Nie mam zamiaru przebywać z tobą sam na sam. Przykro mi, jeśli złamałem ci serce. Złamię ci coś więcej niż serce. Dlaczego on wszystko utrudnia? Wepchnij go siłą do sali, użyj fani feromonów. Rozpalasz substancję, a twarz Jacka natychmiast łagodnieje. Co ty ze mną robisz? O czym ty mówisz? O tym, że cię nienawidzę, a w tym momencie marzę, żeby cię pocałować. O rany, to chyba był błąd. Zawsze byłeś taki umięśniony. Jack kładzie rękę na twoim bicepsie i zaczyna go masować. Robi się niezręcznie. Nie, ja to zacząłem, ale mam nadzieję, że nigdy się nie skończy. Jak mam to przerwać? Pocałuj mnie ten jeden raz, ale niech ta chwila trwa wiecznie. Jack rzuca się na ciebie i próbuje cię pocałować. Odpychasz go i przytrzymujesz ręką jego głowę. Jack zaczyna całować twoją dłoń. Ble, ohyda. Jak Jack ściska twoją rękę w swoich dłoniach, zaczyna nicać twoje palce, jęcząc jak gwiazda porno. Jack, przestań, nawet gdyby kręcili mnie faceci, to i tak byłoby ohydne. Odpychasz go, ale łapie cię za drugą rękę. Jack, przestań. Jestem. No dobra, kto tam? Cześć, widzu. Ja teraz nie mogę gadać, bo nagrywam. Jerimzone. Dobra, pozdrawiam. Pa, mordy. Proszę bardzo. Prowadzisz go do kranu i ochlapujesz mu twarz wodą. Wciąż szarpie twoją rękę, ale po chwili siła feromonów słabnie. Czemu to zrobiłeś? Mogłem zrobić coś o wiele gorszego. Dobra, pójdę z tobą, ale żadnych sztuczek. Wspaniale, pamiętaj, że masz mówić prawdę. Dobra, i tak już mam dosyć ciągłych kłamstw. Pozdrawiam jeszcze Mateusza, tego od tych chłopaków. Gdy jesteście w sali, Jack robi się nerwowe, sprawdza wszystkie okna i zasuwa rolety. Byłeś nadzorcą Emily. Tak, myślałem, że będzie fajnie, bo znów trafię do liceum, o tak. Jack opada na biurko i wpatruje się w ciebie. Ale wszystko potoczyło się inaczej. Myślałem, że Emily była tylko maszyną, ale oboje wiemy, że była kimś więcej. Zakochałeś się w niej. Prawie od razu, zresztą podobnie jak ty. Między wami tworzy się więź, doskonale wiesz i jak się czuł. Więc gdzie ona jest? Jej nadajnik przestał działać, gdy tylko zniknęła. Uderzasz pięścią w stojące przed tobą biurko, blat natychmiast pęka. Ej, opanuj się, dobra? Muszę ją znaleźć. Wiesz, kim naprawdę była. Dali mi akta dotyczące Harlize Furio. Na niej opierała się oryginalna osobowość. A osobowość Emily 2.0? Tylko Rusher może to potwierdzić, ale wydaje mi się, że tak samo. Mogę zobaczyć te akta?
Musiałem wszystko zniszczyć. Muszę wiedzieć, co zawierały te akta. Co było w tych aktach? To były tylko wyniki jej testów osobowości. No dobrze, i jakie były te wyniki? Lubiła konie, a w testach obrazkowych widziała sowy i inne rzeczy tego typu. Jeśli było tam coś istotnego, to musiałem to przeoczyć. Więc po co ci to dali? Jestem bardzo nisko w hierarchii, nawet nie wiem, dla kogo pracuję. Czułam, że na nic mi się nie przydasz. Dla której agencji pracujesz? Byłem w piechocie, a potem wysłali mnie do Afganistanu. Ktoś wysadził nasz środek transportu. Żyję tylko dlatego, że Krokus wstawił mi nowe płuca. Jesteś weteranem przerąbane. Dlaczego? Wolałem cię nienawidzić. Czuję dokładnie to samo. Więc Krokus kazał ci pilnować Amini. Wysłali mnie do domu, a tydzień później odwiedził mnie agent Jones. Kto go wysłał? Nie powiedział. Dał mi tylko aktę Emily i nastolatka o imieniu Jack. Przejechałem tu 10 dni później i od tamtej pory jestem Jackiem. Jakiś facet w garniturze pojawia się znikąd, a ty tak po prostu wykonujesz jego polecenia. Potrzebuję zastrzyków, żeby moje płuca dalej pracowały. Jestem zdany na ich łaskę. Kolejna ślepa uliczka, masz wrażenie, że cały dzień kręcisz się w kółko. Zobaczmy, co dalej. Widzowie, dzisiaj jest okropna pogoda. Lepiej ma być podobno w sobotę, trochę pochmurno i wtedy może nagram o te 10 czy tam przed 11 rano, no wiecie, tego Turbo Kozaka, część czwarta jakby co. Idziesz do szpitala zobaczyć się z Tylerem. Przynajmniej jedna osoba usłyszy dobrą wiadomość. Gdy tylko wchodzisz do sali, przypominasz sobie, że twoja ostatnia rozmowa z Tylerem nie należała do przyjemnych. Co ty tu robisz, do cholery? Muszę odzyskać przyjaciela. Rozluźnij atmosferę. Spokojnie, przebywam w pokoju. Podnosisz ręce do góry i próbujesz obrócić wszystko w żart. Twarz Tylera pozostaje obojętna. Przepraszam, dobra, nie masz pojęcia, co się wydarzyło. Czy ja się przesłyszałem? Będziesz mi teraz narzekać, jak ci ciężko? Jestem sparaliżowany, ty dupku. Właśnie dlatego tu jestem. Żeby rozwalić mi też psychikę. W jego głosie słyszysz ból i wiesz, że go skrzywdziłeś. Chciałbyś wszystko naprawić. Słuchaj, przyszedłem ci o czymś powiedzieć. Zdobyłem wyniki badań Krokusa, które pozwolą ci znów chodzić. O czym ty mówisz? Kane właśnie je odszyfrowuje. To szaleństwo. Widzisz, a ty przestałeś wierzyć, że jestem twoim przyjacielem. Zajmujesz się moim samochodem, prawda? Oczywiście. Wyprowadzasz ją regularnie na spacer, tak? Jasne, brachu. Na autostradę też? Uwielbia otwartą przestrzeń. Boże, nie mogę się doczekać, aż znów poczuję jej sprzęgło pod stopą. Odbiło ci na punkcie tego samochodu. Cieszę się, że znowu się dogadujecie. Przez chwilę bałeś się, że straciłeś przyjaciela. Nie mogę uwierzyć, że znów będę chodził. To niesamowite. Naprawdę myślałeś, że z tatą o tobie zapomnimy? Trochę tak, ale nie bierz to do siebie. Ostatnio miałem wrażenie, że cały świat o mnie zapomniał. Nigdy bym o tobie nie zapomniał, brachu. Masz wrażenie, że Tyler chce ci coś powiedzieć, ale tylko kręci głową. O co chodzi? O nic, to znaczy o coś, ale to nic takiego. Wyrzuć to z siebie, stary. Czy twój tata wspomniał kiedyś o mojej mamie? Nie, raczej nie. Przypominasz sobie, że widziałeś ich w kawiarni, czujesz, że powinieneś mu o tym powiedzieć. Byli tu kilka razy we dwoje, a szczerze mówiąc nie sądziłem, że się znają. Co mam mu powiedzieć? Po prostu się przyjaźnią. Wydaje mi się, że po prostu się przyjaźnią. Czyli jednak coś ci wspominał. Nie, nie widziałem ich oficjalnie razem. Nie widziałem ich oficjalnie razem. Co to ma znaczyć? Teraz musisz się już przyznać, że widziałeś ich w kawiarni. Nie miałeś nawet czasu tego przeanalizować. Widziałem ich razem w kawiarni. I szczerze mówiąc, sam nie wiem,
co o tym myśleć. Dopiero teraz mam okazję się nad tym zastanowić. Aż tak dużo się działo. Nawet nie masz pojęcia. Dobra, czyli ich widziałeś. Co o tym myślisz? Doskonale pamiętasz ten wieczór, wiesz co widziałeś. Ich spotkanie wyglądało całkiem niewinnie. Tak samo, gdy tutaj przyszli, zachowywali się normalnie. Po prostu nigdy ich razem nie widziałem, to było dziwne. Przecież nasi rodzice są towarzyscy, a miasteczko małe. Nic dziwnego, że się znają. Tak, masz rację. Śmiejecie się i rozmawiacie. Bardzo ci tego brakowało. Prawie zapomnij, że twoje życie to jedno wielkie bagno. Wychodzisz ze szpitala i przez chwilę próbujesz połączyć wszystkie fakty. Masz teraz sporo na głowie. Uśmiechasz się na wspomnienie rozmowy z Taylorem. Po chwili coś przed lodziarnią przykuwa twoją uwagę. Tata. Jennifer. O wilkach mowa. Masz mieszane uczucia, są w siebie tak zapatrzeni, jakby świat przestał dla nich istnieć. Mama Taylora powoli oblizuje rożek swoich lodów. Ten widok cię hipnotyzuje. Jeszcze nigdy nie zazdrościłam gałce lodów. Chcesz się dowiedzieć, co się dzieje dla dobra swojego i Taylora? Co powinienem zrobić? Obserwuj ich w sukrecie. Idziesz do parku i siadasz na ławce, nie możesz oderwać od nich wzroku. Używasz swojego wyostrzonego słuchu, żeby dowiedzieć się, o czym rozmawiają. Ubrudziłaś się. Twój tata przeciera palcem podbródek Jennifer, przez chwilę gładzi kciukiem jej policzek. Jak teraz wyglądam? Idealnie. Twój tata kładzie rękę na stoliku, a mama Taylora przykrywa ją swoją dłonią. Zachowują się jak papuszki nierozłączki. Ostatnio rozmawiałem z tatą więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego nic mi o tym nie powiedział? Naprawdę jesteś w stanie pomóc mojemu synowi? Nie działam cudów, ale na pewno ułatwię mu życie. Wykorzystuję nieszczęście Taylora, żeby zaciągnąć jego mamę do łóżka. To znaczy rozumiem, co robi, ale to nie w jego stylu. To nie ma znaczenia. Chciałem w końcu usłyszeć coś dobrego. Jennifer opiera głowę na ramieniu twojego taty i znów powoli oblizuje rożek. Idziesz do domu Kane'a. Musisz pozbyć się nadajnika, żeby rozprawić się z Pawłowskim. Docierasz do domu Kane'a i jest lekko podenerwowany, że znowu do niego przyszedłeś. Powiedziałem, że zajmę się odkodowaniem, ale nie mówiłem, że zrobię to dzisiaj. Nie po to tu przyszedłem. Musisz mi pomóc z nadajnikiem. O, tylko tyle. Mam tylko rozpracować najbardziej skomplikowaną technologię rządu federalnego USA, bułka z masłem. A, dzięki. Mogą być też trzy. Potrzebuję twojej pomocy, Kane. Nic nie jest tak, jak powinno. Nie mam czasu ratować własnego życia. Niech ci będzie. Kane bierze nadajnik i rzuca go na stół, a potem uderza w niego młotkiem. Proszę bardzo, jesteś wolny. Coś jeszcze? Patrzysz na rozmalony nadajnik, a potem na Kane'a. Postanawiasz zignorować jego zachowanie, potrzebujesz pomocy. Chcę, żebyś wyszukał informacji o Charlie'sie Furio. No tak, zapomniałem, że jestem twoim niewolnikiem. Wcale nie, po prostu potrzebuję twojej pomocy. Czemu miałbym ci pomóc? Muszę go mieć po swojej stronie. Kane potrzebuje twojego geniuszu. Wiem, że lubisz wazelinę, ale to działa. Właśnie po to przyszedłem. Jesteś taki mądry. Dobra, starczy tego dobrego. Kane zaczyna szukać informacji o Charlie'sie. O Charlie'sie i wygląda na to, że w internecie nie ma po niej śladu. Jeśli żyła w ciągu ostatnich 20 lat, powinno coś tu być. Pozbędzi się dowodów. Potrzebujemy do tego lejt. To niemożliwe. Nie wiemy, gdzie zabrała ją cykada. Chyba będę w stanie coś na to zaradzić. O czym ty mówisz? Ale obiecaj, że mnie nie zabijesz. Czuję, że mi się to nie spodoba. Spokojnie, przyjaźnimy się, tak? Chyba pamiętasz, że ostatnio się nie dogadywaliśmy. Tak, ciężko o tym zapomnieć.
No więc spędzam sporo czasu z Madison. Pamiętam, już mi przeszło. Nie przejmuj się tym. Ken nie jest nawet w stanie spojrzeć ci w oczy. Wiesz, że to będzie ciężkie wyznanie. Jestem agentem cykady. Wow! Ken jest agentem cykady. Słyszeliście to, widzowie? To resztę dowiemy się w następnym odcinku. A już w następnym odcinku 13-16 wygląda na to, że Ken cię zdradził, ale oferuje swoją pomoc, jeśli tylko zechcesz ją przyjąć. To resztę dowiemy się w następnym odcinku. No dobra, to na dziś tyle na tym moim odcinku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny filmik z Jerrym Zone, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć, pa, narka, papa, elo, pa, mordę, miłego dnia wam życzę. Narka, papa.